Witajcie moi drodzy, dzisiaj bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do filmu o ciekawostkach dotyczących snu. A tak konkretnie chodzi o marzenia senne, bo sen to po prostu moment, w którym śpimy. Natomiast to, co nazywamy snami, w których coś nam się konkretnego śni, czasem jest to rozmyte, czasem jest to bardzo realistyczne, jest to, przynajmniej z naukowej definicji, marzenie senne. Niestety, jednym z faktów jest to, że zapominamy około 90% swoich snów, ale są sposoby dla tych, którzy chcą zapamiętać trochę więcej. Skuteczne jest na przykład powtarzanie sobie przed snem mantry, która może brzmieć: rano chcę pamiętać mój sen. Można powtarzać ją dowolną ilość razy, ale przynajmniej kilkanaście. Oprócz tego prowadzenie dziennika snów wpływa bardzo korzystnie na ich zapamiętywanie. No i w końcu po przebudzeniu warto nie patrzeć od razu za okno w jasne światło, ponieważ słońce, światło słoneczne, wpływa na to tak, że niestety sny są niemal od razu prawie całkiem zapominane. Jeśli zastanawialiście się kiedyś, czy osoby niewidome widzą coś podczas snów, odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo osoby, które straciły wzrok po urodzeniu, mogą widzieć obrazy w swoich snach. Natomiast osoby niewidome od urodzenia nie widzą żadnych obrazów, ale coś, co można przynajmniej trochę porównać do snów, może być odbierane przez ich inne zmysły, tak jak zmysł słuchu, zapachu, dotyku i emocji. Następną ciekawostką jest to, że śni niemal 100% ludzi na tym globie, z wyjątkiem bardzo rzadkich zaburzeń psychicznych. Więc jeśli nie pamiętasz swoich snów, to najprawdopodobniej nie miałeś, tylko zostały zapomniane. Paraliż senny, niesamowicie nieprzyjemne zjawisko z reguły, o którym wspomniałem już w jednym z poprzednich moich filmów, dotyka w zależności od kraju od 8 do aż 40% ludzi, przynajmniej raz w ciągu życia. Natomiast regularnie paraliżu sennego doświadcza około 4% ludzi i niestety jestem jednym z nich. Obecnie nauka już ma całkiem sporą wiedzę na ten temat i wiemy, że paraliż senny spowodowany przez chemiczne procesy w naszym mózgu i jest dodatkowo wyzwalany przez niektóre czynniki psychologiczne. Natomiast w dawnych wierzeniach pogańskich, a niektórzy ludzie dalej tak sądzą, uważano, że tak naprawdę jest to jakaś zła zmora czy demon, który siada na twojej klatce piersiowej. Za to z reguły przyjemnym zjawiskiem i bardzo interesującym jest świadomy sen. Przynajmniej raz w życiu doświadczyła go około połowa populacji, a regularnie zdarza się to około 1/5 społeczeństwa. W wielu miejscach w internecie możemy znaleźć techniki, które możemy wykorzystać, aby spowodować sobie taki świadomy sen. Jedną z najpopularniejszych jest 4 plus 1, o której możecie przeczytać, wstawię linka. No i taka ciekawostka, jeśli w świadomym śnie pojawią się doznania seksualne, to są one z reguły bardziej przyjemne, bardziej intensywne niż w codziennym życiu poza snem. Za to jeszcze bardziej powszechnym zjawiskiem, które czasem może pojawiać się podczas snów, jest déjà vu, którego przynajmniej raz doświadczyło aż 70% populacji. Jest to takie bardzo specyficzne uczucie, co do którego się nie ma żadnych wątpliwości, że to zdarzenie, ta chwila już kiedyś była doświadczana w identyczny sposób. W snach często pojawia się jakaś symbolika. Wielu badaczy snów zajmuje się interpretacją zjawisk. Jest wiele książek napisanych na ten temat. Pamiętajmy jednak, żeby różnych wizji sennych nie brać dosłownie. Często są tam rzeczy przedstawione metaforycznie, w przenośni. Niektóre rośliny są w stanie wpływać na sen. Na przykład afrykańskie ziele snu działa onironautycznie. Wpływa na percepcję snu, jego głębie, sny podobno są bardziej wyraziste. A czy jest tak naprawdę? Postaram się niedługo to sprawdzić i dam znać w komentarzu pod tym filmem. W zeszłym roku nagrywałem film o bardzo trującej roślinie o nazwie jędzierzawa. Oczywiście przestrzegam przed jakimikolwiek próbami jego spożywania. Absolutnie tego nie róbcie. Natomiast słyszałem opinie ludzi, którzy spróbowali włożyć liść albo kwiat takiego bielunia lub takiej bieluni, nie wiem jak to się odmienia, pod poduszkę.
Rezultatem były bardzo wyraziste, często wręcz automatycznie świadome sny. My, Homo sapiens, nie mamy monopolu na śnienie. Badania wykazały, że zwierzęta, a przynajmniej na 100% ssaki, także śnią. To samo zapewne dotyczy kosmitów, różnych obcych cywilizacji, ale nauka na razie chyba niezbyt chce się z nami podzielić informacjami na ich temat, a tym bardziej na temat tego, o czym oni śnią. No i na końcu taka ciekawostka. Twarze ludzi, które widzimy podczas naszych snów, podobno nie są zupełnie nowe. Nasz umysł nie jest w stanie wytworzyć zupełnie nieistniejących twarzy, których nigdy nie widzieliśmy. Nawet jeśli nam się wydaje, że nigdy nie widzieliśmy tych ludzi, to ten obraz podczas snów bazuje na przechodniach, których spotykaliśmy, mijaliśmy na ulicach. Nawet jeżeli nie pamiętamy tego człowieka, nie kojarzymy go z konkretną sytuacją, to właśnie jest tak, jak teraz mówię. Poza tym, kochani widzowie, widzę, że niebezpiecznie zbliżamy się do granicy 100 subskrypcji na kanale, która zaraz pęknie. I na ten moment, jak to nagrywam, jest subów 99. Więc bardzo dziękuję za to, że jesteście już niektórzy długo, niektórzy trochę krócej na tym kanale i śledzicie treści, subskrybujecie kanał. Kto tego jeszcze nie zrobił, może zawsze to zrobić, będzie mi bardzo miło. Więc dziękuję za to, że tworzymy wspólną społeczność, tworzymy, myślę, coś, co kiedyś może przekształcić się w coś jeszcze większego i lepszego, i jest już nas, można powiedzieć, 100.